wręcz wyśmiewane, czy wiesz, byłeś wręcz jakimś oszołomem, że jak to, nie dotykasz pacjenta manualnie. I ja się jakoś szczególnie nie ogłaszam, zresztą w fizjoterapii to jest regulowane też prawnie. Nie możesz napisać sobie, że jesteś najlepszym fizjoterapeutą w Lublinie. Co ciekawe, dużo osób w Lublinie to robi i chyba nie ma po prostu świadomości, że łamie przepisy. Ktoś jak pracuje manualnie, to ma tendencję, nie każdy, ale ma tendencję do czucia pod tymi palcami jakichś zmian tkankowych, które de facto tam nie ma ich, nie? Jeszcze zanim zaczniemy rozmowę, chciałem Was bardzo przeprosić za moją ścieżkę audio, bo z jakiegoś powodu się strasznie zepsuła i odratowałem ją na tyle, na ile mogłem, ale niestety troszeczkę brzmię jak w studni. Na szczęście ja zadaję tutaj tylko pytania, a mój gość mówi same interesujące rzeczy, więc lecimy. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Surmacz. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie. Jakub, powiedz mi, jakbym chciał pójść do Ciebie po pomoc, to co Ty możesz mi zaoferować, czym Ty się zajmujesz? Dobre pytanie. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą i to jest jedna z moich głównych profesji zawodowych. Tak też pracuję w swojej indywidualnej praktyce i gabinecie. Przyjmuję stacjonarnie pacjentów w Lublinie, tu gdzie mieszkam i pracuję i żyję. Więc myślę, że pierwszy format kontaktu, który byśmy mieli wspólny, to byłaby albo wizyta stacjonarna, albo poprzedzający wizytę telefon i taka 15-minutowa konsultacja i potem praca na mailach, bo ja, ponieważ wywiad jest dla mnie kluczowym elementem badania, a z drugiej strony nie chciałbym kogoś rozczarować i też nie zawsze chcę całą pierwszą wizytę poświęcać na wyłącznie kwestionariusz wywiadu czy ankietę, mimo że czasami byłoby to uzasadnione, to kilka rzeczy wydelegowałem sam sobie do plików zewnętrznych i jeżeli faktycznie ty byś się do mnie zwrócił o pomoc, to ja bym wysłuchał, z czym jest problem, jaka kontuzja, dolegliwość bólowa, problem ciebie niepokoi. I zbierałbym sobie podstawowe informacje, żeby wiedzieć, ok, gdzie ja tutaj będę uderzał z pomocą, a i tak po zakończeniu rozmowy na Twoim mailu byłby już kwestionariusz, który wypełniałbyś już sam do czasu naszej wizyty, która miałaby miejsce na przykład do 2 tygodni od naszej pierwszej rozmowy. I to jest szczególnie ważne, bo taki pacjent, czyli Ty, zaczynasz pracę w procesie, ja to nazywam terapeutyczno-treningowym. I niezależnie z czym się zgłosisz, nawet jeżeli rozwiązanie to będzie dosłownie jedno czy dwa spotkania, to chciałbym, żeby każdy, kto do mnie się zgłasza, miał poczucie pracy w procesie, a nie, że ja jestem tabletką przeciwbólową albo daję doskonałe remedium na czyjś złożony problem. Powodów jest kilka. Jeden kluczowy to taki, że niestety większość osób, kiedy ustaje ból, przestaje trzymać się zaleceń i popadają w takie bycie, to się nazywa chronic rehabber, czyli jakby przewlekle pracują nad tym samym problemem od kilku miesięcy i go po prostu zaleczają, nie? Więc odpowiadając krótko, bo mam taką tendencję trochę, ale ja na początku lubię rozmawiać, a potem jestem też dobrym słuchaczem, mam takie wrażenie, słuchaczem aktywnym i słucham pacjentów, słucham podopiecznych czy ciebie. W sensie myślę, że dużo osób słucha nieudzielonych odpowiedzi na pytania, a ja naprawdę słucham, bo lubię się na tym zaczepić, bo to, wiesz, społecznie też jest istotne, co ktoś z nami dzieli w trakcie wizyty czy w trakcie pierwszego takiego kontaktu, prawda? No powiem Ci, że bardzo dobrze, że lubisz się rozgadać, bo tutaj jesteśmy po to, żeby poznać Twoje zdanie na takie tematy, których jeszcze gdzieś tam może nie za bardzo miałeś okazję się wypowiedzieć, więc jeszcze ciągnąć Cię troszeczkę za język, bo nie wiem, czy sam nie wpadłem w pułapkę swojego pytania. Mhm. Czy postępowanie na początku z pacjentem różni się czymś w zależności od jego poziomu zaawansowania? Na przykład ja przychodzę do Ciebie, jak już mam 12 lat treningu, stażu, a przychodzi do Ciebie Kowalski, który ma tam pół roku, powiedz. Coś się różni? Tak, różni się. W sensie ja tych dokumentów czy tych ankiet mam kilka
I wiesz, jeżeli nie widzę potrzeby i to miałaby być sztuka dla sztuki, to tego po prostu nie robię. Zapraszam takiego pacjenta podstawowego, takiego z generalnej populacji, po prostu na wizytę. I w trakcie wizyty też, wiesz, edukuję pacjenta, ale też uczę się o nim, na ile on będzie prognozował w wykonywaniu tych zaleceń, bo one czasami są co do pielęgnacji danego obszaru, jak jest ktoś, wiesz, z przechodzonym unieruchomieniem, no to nawet podstawy pielęgnowania dostaję do domu, jak mam z tym trzykrotnie skręconym stawem skokowym postępować, bo ciągle puchnie, ciągle boli i tak dalej, nie? No jeżeli to jest ktoś ze stażem, no to nie ma chyba takiej zależności 1:1, ale im dłuższy staż, tym więcej kluczowych informacji do wyłapania, dlatego że im dłuższy twój staż, tym mi dłużej zajmie zrozumienie twojego kontekstu, z jakim problemem się zgłaszasz, bo myślę, że byłoby to ignorancją, żebym nie dał ci się wypowiedzieć w oparciu o twoje 12-letnie doświadczenie, tylko narzucał ci z góry: stary, nie interesuje mnie, co robiłeś, ja mam teraz doskonały plan treningowy dla ciebie. Tak to nie wygląda, wręcz przeciwnie. Ja się na siłę nie pcham ze swoją interwencją, tylko wiedząc, że masz już pewną autonomię w działaniu, to powiem: Damian, okej, widzę, jak pracowałeś przez ostatnie 3 miesiące, przypuszczam, że problem, z którym się zgłaszasz, wynika z tego i z tego i zaniedbałeś też ten i ten obszar. Spróbujmy przez najbliższe 3 tygodnie podziałać na tym i na tym. I jakby myślę, że ty z takim konkretnym przekazem będziesz, dużo lepiej się do tego nastawisz, bo powiesz: kurczę, gość mi nie robi rewolucji w tym, co ja sam sobie zaplanowałem, tylko no, dobrze kmini, dobrze doradza. Dwa, mamy dużo lepszy język komunikacji i wiesz, te same punkty odniesienia, tak? Obaj rozumiemy, o czym mówimy, nie ma tak zwanego efektu wieży Babel, że mówimy różnymi językami. I czyli znowu podsumuję, że ja staram się złapać kontekst i im dłuższy kogoś staż, im wiesz, i faktycznie ten problem byłby treningowy, no to ta ankieta czy ten kwestionariusz będzie dłuższy. I proszę o przygotowanie tego przed pierwszą wizytą, dlatego że ty masz po pierwsze czas, kiedy pracujesz sam i ja nad tobą nie stoję. Bywa tak, że trochę pod presją wizyty udzielamy szybkich odpowiedzi i jest takie powiedzenie, że pacjent w 5. minucie mówi zupełnie co innego niż w 50. minucie wizyty, tak? Czy spotkania też treningowego, bo ja nie szukam na siłę, na przykład, wiesz, jeżeli nie miałbyś problemu bólowego, tylko coś, co byłoby związane z mechaniką twojego poruszania się, myślę, że spotkalibyśmy się od razu na sali treningowej. I to lubię w swojej pracy, to jak próbuję od lat łączyć pracę fizjoterapeuty, tą taką manualną, ale tą kinezy terapeutyczną i tą treningową, daje mi to jakąś przewagę na pewno nad tym, co robię, i myślę, że przede wszystkim rozumiem problemy osób trenujących, a to jest duża różnica, bo czasami fizjoterapeuta mimo ogromnej wiedzy to nie rozumie tego kontekstu osoby trenującej i te zalecenia może nie są aż tak precyzyjne czy trafione, jak mogłoby być, nie? Czy dobrym przykładem będzie fizjoterapeuta, który dla gościa, który dźwiga 250 kg w martwym ciągu, daje deadbugi jako rehab po swoje brzuchy, dlatego go bolą plecy? No to takie bardzo redukcjonistyczny i wyraźny przykład. Natomiast wiesz, to ani nie oznacza, że deadbug jest złym ćwiczeniem, tylko no, to jest zły dobór narzędzi po prostu i środków, moim zdaniem, tak? Dobra, a powiedz mi, czy jak ja bym do ciebie przyszedł, ale nie przyjechałbym do ciebie na wizytę, to byś mi pomógł, czy nie zajmujesz się tym bez wizyty? Tak, zajmuję się tym. Dużo, wiesz, konsultacji. Ja nie lubię słowa mentoring. Jakby nie ma nic złego w konsultacji, czy teleporady, czy wiesz, ja też pracuję w superwizjach, bo myślę, że nie ma tygodnia, żebym z kimś w Polsce nie konsultował jakiegoś przypadku i to jest bardzo pouczające, dużo można się z tego nauczyć. Też nie popadać w pułapki własnego błędnego myślenia. Ale oczywiście ja nie zawsze dążę do wizyty stacjonarnej, wręcz pytam o to, bo ktoś mi może na wstępie powiedzieć: stary, potrzebuję twojej pomocy, no ale mieszkam w Szczecinie albo w Gdańsku i te 800 kilometrów w Lublinie jest nieco dużą barierą w tym momencie, więc ja i tak z taką osobą się dzwaniam na wideo, pewne rzeczy już udało mi się zoptymalizować.
Mam kilku zawodników, którzy są pod moją opieką, a regularnie przybywają za granicą i kontaktujemy się online. A w przypadku takiej osoby, ja wiesz, pochylam się nad problemem, razem go analizujemy, omawiamy, jakie jest kluczowe zaburzenie, jakie współistniejące. I bywa tak, że szukam, czy też znam już trochę osób w Polsce, więc mogę ci powiedzieć, wiesz co, ale u ciebie w mieście jest taki i taki fizjoterapeuta, trener, czy mógłbyś do niego się wybrać? I wtedy ja na przykład lubię nawiązać kontakt z kilkoma osobami i kiedy to jest już możliwe, to ja się z tego wyłączam, bo wiem, że to już będzie dobra robota wykonana. Nie? Więc tak czuwam, nadzoruję i często liczę na to samo, nie zawsze niestety się z tym spotykam. Nie? Dużo, dużo osób nie chce gadać i mam wrażenie, że albo się czegoś wstydzi, albo się wstydzi, że będą oceniani, że popełnili błąd w prowadzeniu jakiegoś podopiecznego, a to jest przecież normalne. Ja też nie ma tygodnia, żebym nie popełnił błędu na pewno i im częściej się eksponujesz na dyskusję, tym lepiej. Więc na pewno nie wymagam, żeby ktoś na siłę do mnie przyjechał, jak wiele osób myślę tak robi, nie? Że no jak nie ma możliwości, no to co, to mam ci powiedzieć, stary, nie pomogę ci? Nie, okej, usiądźmy nad tym, pogadajmy, ja ci powiem, co możemy po prostu, jakimi zmiennymi możemy manipulować w obrębie twoich treningów. Wiesz, mogę jakąś bazę ćwiczeń ci dać i po prostu zmienimy opory zewnętrzne, którymi ty, na których ty bazowałeś do tej pory i to jest do zrobienia, więc tak, pracuję z osobami też online, też konsultuję osoby online, tylko jakby rzadko kiedy to gdzieś tam postuję, nie? Bywa, że to są ludzie, nie chcą tego gdzieś tam uzewnętrzniać, ja nigdy na siłę nie nakazuję komuś, weź mnie oznacz, bo mnie lepiej spozycjonujesz. To jest takie niefajne w mojej opinii. A jak twoje podejście do tego, który teraz mi opowiedziałeś, ewoluowało? Bo mi się wydaje, że dużo fizjoterapeutów się boi takiego na przykład kontaktu online lub, no wydaje mi się tak, z mojego doświadczenia, jak się stykałem z fizjoterapeutami, że mają raczej takie zero-jedynkowe myślenie na temat jakiegoś problemu. Na przykład w Trójmieście, jak zazwyczaj bywałem u fizjoterapeutów, to rzadko kiedy robili mi analizę lub szliśmy gdzieś tam na siłownię, raczej kładłem się na przysłowiową kozetkę i zaczynał się jakiś masaż lub rozbijanie czegokolwiek, tak jakby to było takie strzelanie w to, co akurat może mi dolega. Finalnie wyszedłem bez bólu z gabinetu, no bo rozwiązali ten problem, powiedzmy, na zewnątrz, typu spięta czwórka, więc kolano przeszło, ale jutro znowu mnie boli. Przykładowy problem. Ja rozumiem ten problem. Wiesz co, no ja nie kładę od razu na leżankę czy na kozetkę. Natomiast jeśli jest wskazanie, to oczywiście pracuję manualnie. Wiesz co, z czego to wynika? To trzeba by zapytać tych osób. Ja też, ja przeszedłem przez bardzo różne systemy kształcenia, dyplomowego i podyplomowego. I też byłem trochę uwiązany kilku koncepcji, ale myślę, że od paru dobrych lat po prostu świadomie dobieram to, co chcę zrobić i przede wszystkim próbuję to obiektywizować, nie? Nie jestem więźniem koncepcji jakiejś tam tkankowej, że tylko tak pracuję z pacjentami. Wydaje mi się, że ma to znaczne ograniczenia, ale nie chcę powiedzieć z góry, że to jest złe, bo pewnie tak nie jest, nie? A nie podoba mi się, że ktoś często właśnie cię stawia, słuchaj, określ się, bo wiesz, bo jesteś tutaj, obserwuje cię trochę osób, może się na twojej opinii będą bazować. Nie do końca. Ja nie potrzebuję leżanki do zrobienia oceny. Nie zawsze tak było, w sensie to jest oczywiste, nie? Ja zasadniczo pracowałem od pierwszego roku studiów fizjoterapeutycznych, tylko to były albo wolontariaty, albo przedłużane staże, albo zaczepiałem się w miejscach, które, wiesz, ja się od kilkudziesięciu miejsc odbiłem, ale trafiłem w fajnych etapach swojego życia na osoby, które mi pomogły i chociażby brały mnie do gabinetu i pokazywały mi, więc ja zaczynałem od pracy manualnej, ale też od chyba 12 lat różne formy treningu stosuję, czy gdzieś tam jestem osadzony w różnych formach treningowych i zawsze szukałem wspólnego mianownika, nie?
I jak do tego doszedłem? Dobre pytanie. No, metodą prób i błędów. Myślę, że też to globalne przetasowanie i pandemia trochę, wiesz, zmusiły nas do takiej pracy. My wtedy z zawodnikami no, tylko konsultowaliśmy się online, czy jakieś sesje online, czy coś, więc no, cała ta sytuacja wpłynęła na to, że trochę uwolnił się ten kanał komunikacji i dzisiaj to już nie jest nic takiego niezwykłego. To mnie trochę śmieszy, bo przed pandemią no to było właśnie wręcz wyśmiewane, czy wiesz, byłeś wręcz jakimś oszołomem, że jak to, nie dotykasz pacjenta manualnie, no a z drugiej strony wiesz, to jest takie pytanie w terapii manualnej, na które odpowiedzi nie udzielimy, co wiemy, a w co wierzymy. No niestety jest tak, że ktoś jak pracuje manualnie, to ma tendencję, nie każdy, ale ma tendencję do czucia pod tymi palcami jakichś zmian tkankowych, które de facto tam nie ma ich, nie? I tak naprawdę ciężko, no ten język bywa taki nie do końca jasny dla mnie czasem, no. Co ty uwalniasz, jak komuś tam masujesz tą czwórę, tak? A czy z kurczem izometrycznym nie wywołałbyś podobnych zmian, tylko że bardziej trwałych albo bardziej świadomych? No to jest, no nie udzielę takiej jasnej odpowiedzi, nie? Ale pytałeś głównie o to, jak ja doszedłem do takiego modelu. No pracując przede wszystkim w różnych środowiskach, z różnymi osobami i w różnych ograniczeniach. I po prostu jak stajesz przed ścianą, no to albo zadajesz sobie pytanie, dobra, to jaki element dokładam tutaj, żeby cały czas móc pracować, nie mieć związanych rąk, no albo siedzisz z założonymi rękoma i wiesz, wycierasz nos i możesz, nie wiem, chlipać, że och, no nie mam możliwości pracy manualnej, to moja terapia jest nieskuteczna. To też jakby dało mi do zrozumienia, że okej, to jaka jest skuteczność terapii, która jest całkowicie bierna? W sensie nie ma nic złego w biernej terapii, jeśli ona jest elementem, już nie hierarchizując tego, tylko wiesz, wmawianie pacjentowi, że ja to zrobię ręką lepiej niż ty, no nie wiem, czy to jest do końca trafione, nie? Także... Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie. Nie, odpowiedziałeś. No, generalnie chodzi o to, że pozwalałeś sobie na popełnianie błędów i nie bałeś się ich popełniać, szukałeś rozwiązań i tak siłą rzeczy, doświadczeniem doszedłeś do swoich ankiet, protokołów i systemu, na którym teraz obecnie bazujesz, nie? Tak. Dokładnie. Ale nie powiedziałeś jeszcze, że jesteś szkoleniowcem, więc tutaj jeszcze musimy zahaczyć ten aspekt i opowiedz... Po pierwsze, gdzie szkolisz, z jakich tematów i jak to się zaczęło? Super pytanie, dzięki. Wiesz co, to jest dobra nazwa, szkoleniowiec, bo ja nie jestem wykładowcą, chociaż uważam, że zajmuję się dydaktyką. Szkole w Centrum Szkoleń Sportowych, w praktycznej stronie treningu, bo mamy też wspólne projekty z Arturem. I wiesz co, jeżeli jest jakiś projekt, który mnie zainteresuje, bo uznam, że ma ciekawe DNA, coś daje jakąś wartość ludziom przede wszystkim, to jestem otwarty na wejście jako ten szkoleniowiec do jakiegoś projektu. No więc te dwie firmy wiodące to jest to, co udało mi się wymienić, czyli praca z Markiem w Centrum Szkoleń Sportowych i z Arturem w PST. Ale zdarza mi się też, że tak powiem, brać dodatkowe zlecenia. Tylko myślę, że to, co mnie wyróżnia, to właśnie jest... Ja nie chcę ludzi pouczać w żaden sposób. Ja bym chciał im pokazać, jak mogą rozwiązywać problemy w swojej pracy zawodowej trochę inny sposób, może lepszy, może tracąc mniej czasu, a już na pewno tracąc mniej nerwów i frustrując się na te same zjawiska, które widzą. Najczęściej szkole trenerów, ale też studentów, też fizjoterapeutów i jakby moim wiodącym szkoleniem na tą chwilę jest współczesna diagnostyka funkcjonalna. No, jesteśmy na etapie dodawania tam materiałów i rozwijania tego kursu, bo mamy też ankiety po poprzednich edycjach i kierujemy się tym, co ludzie w anonimowych ankietach nam zostawiają, bo myślę, że problemem wielu szkoleniowców jest to, że ich ambicja bierze górę nad potrzebami ludzi, którzy do nich przyjeżdżają. I
ja nie chcę na siłę kogoś przekonywać do swojego modelu pracy, który ma też swoje ograniczenia i słucham tego, wiesz, czego ludzie potrzebują, tak? Więc te szkolenie ma pewne ramy, ale jest dla trenerów, żeby wiedzieli, jakie ograniczenia stoją w pracy z klientem w takim fitnessowym, tak, z takim z generalnej populacji, na co narażone są osoby w poszczególnych dyscyplinach sportowych chociażby, jak pokierować ścieżką kariery i ścieżką rozwoju motorycznego takiej osoby, która trafia do ciebie od zera, a jak nie zregresować kogoś, kto przychodzi do ciebie i ma kilkuletni staż treningowy, a ty będziesz mu dawał dead bugi, tak jak powiedziałeś na tym przykładzie, więc nie chcę tu, żeby to górnolotnie brzmiało, ale jakby ja naprawdę mam taką misję, w sensie wiesz, jak ja się szkoliłem, cały czas się zresztą szkolę, uważam, że to jest w ogóle coś oczywistego, więc tylko dużo tych szkoleń już przeszło albo za granicę, albo też jestem na zagranicznym mentorshipie, czy zrzeszony w jakimś programie edukacyjnym i to jest bardzo fajna dla mnie ścieżka mojego rozwoju, a zrobiłem bardzo dużo szkoleń i wiesz, z perspektywy czasu wkurza mnie, ile przepaliłem tam pieniędzy, bo mnóstwo rzeczy się zdezaktualizowało, było opartych o przekonania prowadzących, o jakiś ich taki formalny autorytet, który nie miał poparcia w ogóle w działaniach praktycznych i ja się z mnóstwo rzeczy wycofałem, bo po prostu okazały się bullshitem albo nie przynosiły rezultatów w mojej pracy. I mam takie powiedzenie, że przyjemnie uczyć się na, znaczy, że uczymy się wszyscy na błędach, tak? I dobrze jest uczyć się na własnych błędach, ale przyjemniej uczyć się na cudzych. I mi przyświeca taki cel, żeby ludzie, tak, po pierwsze nie byli więźniami koncepcji, że jak robisz kettlebells, to już nie możesz pracować ze sztangą, a miałem wrażenie, że takie ograniczające komunikaty ze strony innych szkoleniowców pojawiają się. Staram się zwracać ludziom uwagę na stek bzdur, jaki pojawia się w mainstreamie, czyli te wszystkie quick fixy, wiesz, rozwiązania, mobility hacki i tak dalej, żeby na to po prostu byli wyczuleni i to jest jakiś tam główny cel szkoleń w Centrum Szkoleń Sportowych. W PST jest trochę inaczej, mam wrażenie, że te kursy są o wiele bardziej specjalistyczne i one są trochę bardziej w niszy, w sensie są mniej generalistyczne, chociaż też pojawia się dużo szkoleń i ta nazwa praktyczna strona treningu to jest coś, co mi na przykład przyświecało, kiedy proponowałem Arturowi różne projekty bądź podłączałem się do projektów, do których on mnie zapraszał. Chcielibyśmy, żeby to Katowice, bo to jest główna siedziba PST, były miejscem, gdzie tej praktycznej strony treningu doświadczysz, dlatego organizujemy zarówno kursy praktyczne, mamy taką ścieżkę kształcenia dla przyszłych trenerów przygotowania motorycznego, dla fizjoterapeutów, którzy chcieliby wejść w pracę ruchową i chcieli się tego nauczyć od podstaw i mamy kursy specjalistyczne. Ja na przykład ściągnąłem tam, jestem bardzo z tego powodu zadowolony, Michała Tomaszewskiego, który robi tam weightlifting i to jest mój wieloletni trener i przyjaciel i uważam, że robi to w sposób doskonały, a jego historia, to jaką jest osobą i to, czego doświadczył ucząc się od mistrzów w Rosji tego weightliftingu, to jest coś fenomenalnego, tak? Ja prowadzę tam maze lifting, też trochę po świecie jeździłem i to jest moja pasja, jakieś moje powołanie do ruchu, czyli odkrywanie różnych możliwości, bawienie się sprzętem treningowym, ale w takim wydaniu, że no, naprawdę jest to fajnie podane i zaproponowałem: Artur, zróbmy szkolenie z maczug, trochę inne niż może ludzie w Polsce widzieli i wiesz, to jest taki bardzo też osobisty jakiś tam mój projekt, który realizujemy, tak? Artur też dużo konferencji tworzy, bo cała taki projekt Nauka i Praktyka, teraz właśnie on trwa i jedną na przykład z moich tam dodatkowych specjalizacji jest wzrok, trening wzroku, terapia widzenia, trening wzrokowo-motoryczny, więc mając jakieś doświadczenie i coś do powiedzenia w tym temacie, zrobiłem tam wykład i też jestem bardzo z tego zadowolony, także no jest to super doświadczenie, praca z takimi ludźmi i to się w żaden sposób nie wyklucza. Wiesz co, nie podoba mi się takie sztuczne tworzenie konkurencji. Uważam, że o twojej klasie i otwartości przede wszystkim świadczy to, że
masz odwagę eksponować się na pracę z innymi osobami, tak? I na podejmowanie wspólnych projektów, bo te grupy odbiorców i tak się zetkną kiedyś, i tak są ograniczone. No ile my mamy? 200 tysięcy osób, które można przeszkolić w Polsce, tak? No jest to liczba zamknięta. Dochodzą nowe osoby do branży. Ja mam takie życzenie, chciałbym po prostu na jakimś standardzie tą wiedzę przekazywać, żeby dostarczać ludziom wartość, nie? I myślę, że to mi się udaje. Oczywiście wyciągam wnioski z porażek, ankietujemy ludzi, którzy anonimowo mogą nam po prostu nawrzucać i powiedzieć, stary, w ogóle nie trafiliście w to, co ja oczekiwałem, i to też jest super, nauczymy się z każdym, myślę, projektem szkoleniowym. Robię to już któryś rok i chciałbym robić to coraz lepiej, prawda? A możesz powiedzieć, jakie to są rzeczy, które ci się nie udały w kontekście szkoleń, które teraz powiedziałeś, jakieś porażki? Wiesz co, pewnie, że tak, no nie wstydzę się tego w ogóle. Bywa tak, że różnica poziomów jest duża i nie do każdego, kto na przykład rozumiał drugiego człowieka wyłącznie przez pryzmat sylwetki tego, jak wygląda, trafia model sprawnościowy, który ja omawiam na szkoleniach, i ktoś się od tego odbija i jest niezadowolony, i ja to traktuję trochę jako swoją porażkę, bo tak, nie pokazałem mu, jak atrakcyjna może być zmiana myślenia. Dwa, może trochę nad wyrost skrytykowałem takie podejście sylwetkowe, które też przecież jest no, jedną z możliwości, więc chyba to jest jedna z takich większych porażek. To się nie zdarza, wiesz, często, ale zdarza się i ja staram się wyciągać z tego wnioski, a bywa tak, że po prostu odpuszczam dany projekt i tam trafia na przykład inny szkoleniowiec i to też jest ok, tak, bo analizujemy to wspólnie zespołowo, to bardziej właśnie w Centrum Szkoleń Sportowych, tak, i analizujemy tą sytuację i na przykład wspólnie uznajemy, że może lepiej inny wykładowca by zrobił ten temat i nikt się za to nie obraża, bo jest mnóstwo pracy, którą możemy po prostu się podzielić, nie? Więc to jest, myślę, wyjątkowe. Co jeszcze? Wiesz co, wydaje mi się, że moim błędem jest to, że chcę przekazać za dużo w dzień lub dwa dni, tak, że i też być może ludzie mają takie oczekiwania, że jakieś 12 lat mojej pracy będę w stanie im omówić w dzień lub dwa, czyli ludzie niektórzy przyjeżdżają do nas z nastawieniem, że nauczą się diagnostyki w dwa dni, a to jest niemożliwe. Niemniej ja staram się robić przegląd koncepcji i właśnie rozmawiać o koncepcjach, o ich ograniczeniach i mocnych stronach i przekonywać ich do tego, że ich warsztat diagnostyczny będzie rozwijał się razem z nimi i zajmie im to co najmniej kilka miesięcy, zanim będą czuli się pewnie w tym, co robią, a być może tej pewności nie uzyskają też nigdy, nie? I to jest może to, nie? A może to wynika po prostu z tego, jak ja to postrzegam, że jakaś taka moja wewnętrzna chęć zadowolenia, w sensie, żeby dać ludziom wartość, rodzi też takie poczucie, że no jak ktoś nie jest zadowolony na 100%, to ja też to biorę do siebie, a może niesłusznie, nie? Tego też mnie na przykład Marek właśnie nauczył, że nie zawsze jakby jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić, nie? I to takie główne rzeczy. Nigdy nie było jakichś poważniejszych wpadek, myślę. Czasem sprzęt zawiedzie, tak, więc też to nas uczy, że okej, no to mniej drugi rzutnik, mniej drugi projektor, weź przywieź sobie zasilacz i tak dalej, więc też no myślę, że ta logistyka i organizacja też poprawia się razem z takimi wszystkimi elementami, nie? Bywa tak, że grupa jest za duża czasem i wiesz, ty masz, odpowiadasz merytorycznie za szkolenie, no ale jednak uczestnicy też ciebie troszeczkę obarczają organizacją i jeżeli, nie wiem, na sali było zimno, to ludzie to piszą i przypisują to tobie, no ale też staramy się o to zadbać kolejnym razem, żeby takiego problemu nie było, nie? Widać, że z twoich słów płynie tak dużo pasji i serca do tego, co robisz, więc nasunęło mi się pytanie, czy ty, robiąc już szkolenia przez te kilka lat, widzisz, że są ludzie, którzy może niekoniecznie przechodzą na szkolenie dla Centrum Szkoleń Sportowych czy praktycznej strony treningu, ale dlatego, że ty tam jesteś jako wykładowca i będziesz ich szkolił. Wiesz co, jest tak, na pewno ludzie to mówią bezpośrednio, też ja nie jestem anonimowy, istnieję na Instagramie chociażby i tam pokazuję jakieś urywki ze swojej pracy czy ze swojego życia i niesamowicie to doceniam, jeżeli ktoś
przyjeżdża do mnie, a nie do konkretnej firmy, czy wiesz, czy nawet no, nie bardzo interesuje go temat szkolenia i to jest zawsze takie fajne, kiedy ktoś ci to mówi. Wiesz co, ja to zasadniczo to jeszcze nie jestem trenerem, albo nie wiem, no nie mam pacjentów z bólem kręgosłupa, ale uwielbiam ciebie słuchać, zawsze się czegoś od ciebie ciekawego dowiem, zawsze pokażesz mi jakieś ćwiczenie i to jest mega budujące. Natomiast wiesz co, Damian, ja nie wierzę przesadnie w swoją popularność. Jestem, jak zawsze się przedstawiam, że jestem prostym fizjoterapeutą. Uważam, że dużą krzywdę robią zasięgi w socialach, bo mnóstwo ludzi niekompetentnych, nieodpowiedzialnych i po prostu idiotów ma dzisiaj dostęp do szerokiej grupy odbiorców i to jest duży problem. Natomiast no, mogę albo się na to obrażać, albo od podstaw, wiesz, budować takie zaplecze szkoleniowe i pokazywać ludziom, że można pewne rzeczy robić lepiej. Także tak, no. A jak to się stało właściwie, że zostałeś szkoleniowcem? Kiedy uznałeś, że jesteś gotowy, że twoja wiedza jest odpowiednia i prawdopodobnie przełamałeś strach przed nauką inną? Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, to daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Wiesz co, ja dalej nie uważam, że moja wiedza jest odpowiednia, dlatego cały czas próbuję się dokształcać i robię to. A ciekawe pytanie. Ja zaczynałem od jakichś lokalnych warsztatów w Lublinie i dzisiaj mogę na nie popatrzeć z politowaniem i przeprosić tych uczestników za te farmazony. Chociaż może nie wszystkie były tam farmazonami, ale no myślę, że każdy takie rewizję poglądów przechodzi w swoim życiu, albo taką mam nadzieję. Więc ja zacząłem już z 8-9 lat temu. Wiesz, ja też na przykład moja pierwsza praca blisko zawodu, bo ja generalnie pracowałem od 15 roku życia, ale jakieś pierwsze treningi prowadziłem chyba od 19. Więc wtedy crossfit się mocno popularyzował w Polsce. Ja prowadziłem zajęcia crossfitowe i zajęcia grupowe i na nie potrafiło przychodzić 35 osób czasami. I wiesz, i ten briefing przed treningiem, nauka nowego ćwiczenia, to de facto były już jakieś podstawy wystąpień publicznych, nie? Nie ukrywam, że ja nad swoim warsztatem wystąpień też pracuję, bo uważam, że to jest duży błąd szkoleniowców, że mamy na przykład naprawdę świetne osoby, merytorycznie przygotowane, tylko technicznie są nieprzygotowane do przekazywania wiedzy, aktywizowania grupy chociażby, która się pojawia i tak dalej, więc nad tym też trzeba pracować, nie ma co się tego bać i myślę, że trzeba przestać wierzyć, że jeden ma do tego dar i talent, a drugi nie, bo większość tych osób, które dzisiaj może niektóre podziwiają, oni też tego się wyuczyli najprawdopodobniej. I trzeba nad tym pracować. Gorzej, jeżeli ktoś, wiesz, ma techniczny warsztat, bo się tego nauczył, ale merytorycznie jest kiepsko przygotowany, a jeszcze słuchacze wiedzą więcej niż mówca na temat zagadnienia. Wtedy to może być no, takie żałosne, nie? Ale na to trzeba uważać. Ja zaczynałem od małych warsztatów dla lokalnych społeczności. Bywało, że organizowałem bezpłatne warsztaty dla swoich klientów, takich pierwszych, wiesz, na treningach personalnych, żeby o metodyce im opowiedzieć, trochę o zapobieganiu kontuzjom, kiedy zbliżał się sezon narciarski na przykład i to były jakieś takie krótkie, wiesz, wystąpienia. I było parę projektów, w których ja po prostu byłem jako fizjoterapeuta. Był kiedyś taki seria takich pikników, Krok po zdrowie. To był program z ministerstwa i na przykład tam były i możliwość spotkania na konsultacje i wykłady i wiesz, to też było jakieś tam obycie, prawda? I myślę, że też jednym z elementów dodatkowych, ja jeździłem na bardzo dużo szkoleń, bardzo jeszcze niepewny, to było dużo lat temu i mnie frustrowało, no co ci niektórzy ludzie na tych szkoleniach pierniczą po prostu,
I myślę sobie, wiesz, no że czy jak ktoś może z taką pewnością siebie wychodzić i takie bzdury gadać ludziom, nie? I to nie był jeden z głównych powodów, ale taka chęć dotarcia do ludzi bez oceniania nikogo oczywiście, tylko powiedzenia im, że to nie jest tak, jak być może słyszeli, tak? No to też na pewno było jednym z czynników, nie? Które mimo tego strachu, bo to, wiesz, ja dzisiaj przed każdym wystąpieniem jest stres, no nie? Bo nie wiesz, jaka grupa, albo nie wiesz, jaką ty masz dyspozycję dnia czasami. Są pewne czynniki, których nie przewidzisz, bo jesteś w jakimś mieście i stary, była tam inna woda, smog i masz dużo gorsze samopoczucie, no ale musisz wystąpić, nie? Mhm. Także też nie mam jednej odpowiedzi. Zaczynałem wcześniej, nawet bez świadomości, że to są wystąpienia publiczne, a wiesz co, wysyłałem też próbki swoich na przykład jakichś tam wystąpień, albo ktoś mnie zapraszał do wygłoszenia wykładu krótkiego w ramach swojego szkolenia, też takie rzeczy bywały, nie? I to mnie dużo nauczyło i dalej jakby cały czas ja na tym staram się pracować. Jak mam jakąś wątpliwość, to do Asi, z którą pracuję właśnie tylko w kwestiach wystąpień czy jakichś takich rzeczy, to często się odzywam, ona analizuje to wszystko, nie? I od takich rzeczy prostych mówi, stary, bo tu gubisz kontrolę oddechu, a tutaj się za dużo, za szybko chcesz powiedzieć, to bywa przydatne, nie? Myślę, że mógłbym cały czas to poprawiać. Staram się poprawiać swoje materiały szkoleniowe, bo często robiłem je z myślą, że one są dla mnie, a chciałem, żeby ludzie się skupiali na tym, co im chcę przekazać i to nie zawsze się udaje. W sensie dużo osób chce tą prezentację, więc też staram się coraz lepsze graficznie czy jakoś, wiesz, wizualnie materiały przygotowywać do tych szkoleń, które robię i cały czas nad tym pracuję, no, z tygodnia na tydzień, nie? A w którym roku w ogóle wszedłeś w tę branżę fitness, poszedłeś na siłownię, powiedzmy? Chyba w 2012, chyba że tam, nie wiem, liczymy taki czas w liceum, siłownia taka w piwnicy i no tak dalej, nie? No. Pytam cię dlatego, że ja zacząłem jakoś w 2009 i chciałem cię zapytać generalnie, dlaczego w ogóle zacząłeś to wszystko robić, ponieważ ja zacząłem dlatego, że byłem gruby, źle wyglądałem i chciałem lepiej wyglądać, więc generalnie jak ja zacząłem szukać informacji gdzieś tam w Google'ach na ten temat, to wtedy, na ten moment, jedyna wiedza lub jedyne rzeczy związane z siłownią były stricte związane z sylwetką. Teraz na przykład jak trenerzy wchodzą w naszą branżę, to jest tyle odnóg, tyle artykułów, tyle wiedzy i tyle ogólnie ludzi, którzy szerzą bardzo różne drogi w kontekście treningu siłowego, to się nie dziwię, że są trenerzy od motoryki, fizjoterapeuci, medyczni itd., itd., ale powiedzmy, za naszych czasów wydaje mi się, że wszystko wskazywało na to, że się pójdzie w kulturystykę lub chociaż będzie się chciało wyglądać lepiej i zastanawiam się, w jaki sposób ty skręciłeś w crossfit, mace lifting i w ogóle jakby w totalnie inną stronę niż ja. Zawsze mnie to interesowało, jak ludzie w takie strony się zagubiają. Wiesz co, fajne pytanie, nikt chyba mnie o to nigdy nie pytał. Znaczy, ja przed crossfitem trafiłem na siłownię, też tam chodziłem i to była jakaś taka moja pierwsza też praca na jeszcze jak byłem w liceum, że po prostu byłem cieciem na takiej siłowni osiedlowej, nie, ale mogłem tam trenować na przykład i spokój. I na tamte czasy to było git. Crossfit się zaczął jakoś popularyzować i mnie mój starszy brat po prostu wziął na takie zajęcia crossfitowe, wiesz. No i on był dużo sprawniejszy fizycznie niż ja, bo był byłym judoką i miał takie, myślę, lepsze trochę predyspozycje i na pewno chęć zmiany wyglądu i poprawy sprawności to były rzeczy kluczowe, nie? I to gdzieś tam zostało, w sensie ja trochę z jego pomocą na pewno startowałem, ale miałem jakąś taką wewnętrzną autonomię i chęć zajmowania się czymś więcej, nie? Więc ja tam jakąś pierwszą maczugę to kupiłem, nie wiem, chyba w 2015 roku, nie? No ale to parę lat leżało w kącie, bo ani to nie było popularne, to było mniej, wiesz, bardziej niszowe niż kettle. I natomiast jakby ja sobie po latach do tego wróciłem, zrobiłem sobie taki duży kurs instruktorski w Holandii,
też popracowałem na kilkumiesięcznym takim mentorshipie z paroma osobami, które to robią i praktykuję to sam, co nie, więc sprawia mi to frajdę i gdzieś tam to jest taki też performance, myślę, nie, że może to teraz podciągnę trochę sztucznie, ale też tak jest, że ja nie mam oporów z tym, żeby, wiesz, wyciągnąć tam jakiegoś Mace'a, maczugę i sobie pomachać i mogę to zrobić i tutaj za oknem w parku, jak jest dobra pogoda i na rynku i na sali treningowej i wiesz, i to może jest ten flow, nie, że ciebie tak absorbuje to, co robisz teraz, że zasadniczo nie przecież, jeżeli nie robisz nikomu krzywdy, to możesz sobie występować i tak dalej, nie? Super. Powiedz mi, na podstawie swojego doświadczenia jako szkoleniowiec, fizjoterapeuta i tak dalej, jak oceniasz system edukacji na studiach takich fizjoterapeutycznych? Wiesz co, w odróżnieniu od wielu osób, ja na przykład będę bronił studiów fizjoterapeutycznych. Wręcz uważam, że to jest trochę krzywdzące, że wielu trenerów dzisiaj nie robi studiów, bo ktoś im powiedział, że stracisz tylko czas, stary, mainstream wyprzedził uczelnie i to nie jest tak do końca. Na uczelniach dzieje się też dużo fajnych projektów naukowych, można trafić też pasjonatów i wiadomo, i takie zwapniałe, cudzysłów, osoby, które od 30 lat nie rewidują swoich poglądów, ale nie powiedziałbym jednoznacznie, że studia były złe. Wręcz uważam, że były bardzo dobre. No ja studiowałem na Uniwersytecie Medycznym, więc ten aspekt kliniczny był mocniej zaznaczony, więc jakieś tam moje poszukiwania sportu, to ja na przykład starałem się zawsze uderzyć na praktyki czy na jakiś wolontariat do miejsc, które pracowały ze sportowcami chociażby, nie? Czy gdzieś tam promowały ruch. Ja jestem z czasów takich, gdzie wszyscy byli zachwyceni powięzią, taśmami Meyersa, osteopatią, nie? Ja nawet byłem zahaczony o te studia, ale się wycofałem w porę z tego i naprawdę różne nurty przechodziłem, ale uważam, że studia dają bardzo dużo. Oczywiście powiem tak, studia nie przygotowały mnie do zawodu takiego, jaki robię dzisiaj, w sensie. No ale taki jest system kształcenia. Jeżeli chcemy masowo kształcić fizjoterapeutów, no to mamy jakiś system, który po prostu sprowadza do pewnej średniej, tak? I mi się na przykład nie podobało, ja jestem dosyć mocnym indywidualistą. Kiedy ktoś mi mówi, że nie masz innej opcji, tylko pójdziesz pracować do szpitala za najmniejsze pieniądze, bo tak robią wszyscy fizjoterapeuci, to mi się to nie podobało. I przepracowałem swoje w różnych placówkach medycznych i wiesz, to doświadczenie pozwoliło mi przejść na praktykę jakąś tam indywidualną, ale ja najwięcej pracuję na sali treningowej. I tego na przykład na studiach się nie nauczyłem, że ani metod treningowych, ani motoryki, ani uczenia się motorycznego, ani rekonstruowania ruchu po unieruchomieniu, gdzie de facto przecież to jest jakaś kluczowa umiejętność, nie? Była taka tendencja do pracy manualnej i nie uważam, że to coś złego. No, studia też są ograniczone czasowo i też są ograniczone, wiesz, materiałem kształcenia, który tam się pojawia, ale ja uważam, że trzeba, znaczy no, nie trzeba, no, nie będę nikomu mówił, ja doceniam to, że jestem fizjoterapeutą z doświadczeniem trenera lub odwrotnie, bo jedno z drugim udało mi się spiąć i powiązać. Natomiast nie powiem złego słowa ani na uczelnie, było tam mnóstwo fajnych osób, które też mi pomogły, dużo osób z zewnątrz, uczelnia daje duże możliwości, tylko po prostu trzeba chcieć, no nie? I nie można ślepo wierzyć, wiesz, to, że 5 lat studiujesz, to cię w żaden sposób nie przygotuje do zawodu. No ja po pewnych przejściach byłem zdecydowany na to, że chcę to robić i od pierwszego roku, tak jak wspominałem ci i słuchaczom, że podejmowałem różne formy pracy blisko zawodu. Więc ten kontakt z pacjentami ja miałem de facto od pierwszego roku. Kilka lat jeździłem jako wolontariusz na różne wydarzenia sportowe i wiesz, tam w strefie fizjo, kurczę, masowało się tych zawodników różnych i tak dalej, ale to też było spoko. Po paru latach już ja zabezpieczałem i organizowałem i odpowiadałem za takie strefy fizjoterapii na różnych eventach sportowych.
I to się jakoś tam toczyło, nie? Więc... Bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo jesteś pierwszą osobą, która powiedziała coś pozytywnego na temat studiów. I bardzo fajnie, ponieważ chciałbym troszkę pociągnąć ten temat, bo ja mam troszkę odmienne zdanie. Mhm. Troszeczkę to zresztą wybrzmiało w tym, co powiedziałeś, więc chciałbym poznać twoje zdanie na ten temat. Bo z jednej strony mój wniosek z tego, co powiedziałeś, jest taki, że ty masz bardzo fajne wspomnienia i tobie udało się znaleźć osoby, które były fajne do tego, żebyś miał dobry start w zawodzie. Ale z mojego doświadczenia, ja też jestem akurat po studiach po AWF-ie w Gdańsku, z magisterki już troszeczkę uciekłem, bo już nie mogłem tego zdzierżyć, ale też obcuję i obcowałem z wieloma trenerami i fizjoterapeutami i również z dietetykami. Gdzieś tam pojeździłem po konferencjach i tak dalej i osobiście mam takie odczucie, może się mylę, ale to są moje obserwacje, że obecny system nauczania i studia bardzo zamykają w jeden tor myślenia i generalnie cały system troszeczkę wychowuje ludzi na takich mało samodzielnych, jest bardzo taka wielotorowość ukierunkowana właśnie tak jak powiedziałeś w kontekście na przykład fizjoterapeuty, że masz iść do tego szpitala i być fizjoterapeutą na NFZ-cie. I potem ja nawet widzę i na Instagramie, i na konferencjach, gdzieś tam na grupach na Facebooku i jak gadam z różnymi ludźmi, że jednak jest mało w nich takiego zacięcia przedsiębiorczości. A ty jak opowiadasz w swoich doświadczeniach, to widać, że ty byłeś być może tym rodzynkiem, który wiedział, kogo ma zapytać, gdzie iść, że iść w taką praktyczną stronę i gdzieś tam szukać różnych odpowiedzi na różne pytania. Ale pytanie, czy twoi rówieśnicy też mieli taką świadomość? Wiesz co, nie wiem. Ja nie monitoruję tego, kto z mojego rocznika pracuje w zawodzie, a kto nie. Spotykam się z tymi smutnymi statystykami, że na 80 osób z rocznika, nie wiem, 15 pracuje w zawodzie na przykład, nie? No ale to jest, ja za to nie odpowiadam. Ja nie jestem kolegium do orzekania, czy system kształcenia jest zły. Myślę, że to też zależy od tego, od twojej świadomości, nie? Studia to nie jest szkółka już i wymagają samodzielności. I wiesz, przekazują jakiś myśl, jakiś nurt, a ty możesz się z tym nie zgodzić. No, ja nigdy się nie dałem wepchnąć w takie coś, że musisz zrobić te kursy, bo wszyscy je kończą. Musisz zacząć pracować tu, bo tutaj, wiesz, poszukiwałem po prostu, nie? I mogłem, znałem swoje miejsce. Tak jak mówię, trafiłem na fajne osoby, które trochę wywracały ten pogląd, o którym ty mówisz, bo pracowały albo w fajnych miejscówkach, takich medyczno-sportowych, tak, albo na jakichś ciekawych stażach w Hiszpanii, przy zespołach piłkarskich. I ja na takie osoby trafiałem, które mnie dużo nauczyły. A na przykład byłem dosyć przeciętnym studentem, w sensie nie miałem jakichś mega dobrych stopni, ale byłem skupiony na praktykowaniu. I to było ciekawe zjawisko, bo jak spotykaliśmy się na praktykach semestralnych, gdzie wszyscy z różnych ośrodków nagle działali na oddziale, to jakimś dziwnym trafem ja na przykład dostawałem, nie wiem, salę pacjentów pod opiekę, bo były problemy kadrowe, a część studentów się, wiesz, trzymało tego kitla magistra tam jakiegoś, który był opiekunem praktyk i w zasadzie no nic im nie przyzwalano na nic, nie? Więc nie chciałbym nikogo oczywiście obrazić, nie, ale no myślę, że to takie, że ta chęć praktykowania to też jest, to wiesz, to ludzie dostrzegą to, nie, prędzej czy później może. Ale to jest przykład anegdotyczny, bo ja nie znam standardów czy warunków na innych uczelniach, na innych kierunkach, więc mogę się wypowiedzieć tylko o tym, co sam przeżyłem. I o tym, co mi się nie podoba, nie? Nie podoba mi się, że w mainstreamie ktoś neguje w 100%, wiesz, studia fizjoterapeutyczne i dziwnym trafem prowadzi roczny kurs trenera medycznego i taki dziwny ma marketing, że jakby ten kurs roczny był ekwiwalentny do kursów, do studiów fizjoterapeutycznych, a tak nie jest. I są różne też drogi, wiesz, ja pracuję no, w urazach ortopedycznych, w tych późnych fazach powrotu do sportu, z bólem, czy z kimś do uruchomienia, czy z kimś po prostu do pracy ruchowej, ale jest mnóstwo gałęzi innych w tej fizjoterapii, o których trenerzy nawet nie mają pojęcia, nie? I może dla niektórych to też była jakaś szansa, nie? Więc...
No, tak mogę odpowiedzieć. Przykro mi, że ty miałeś takie doświadczenia. Też się z tym spotykam. Dużo osób mi mówi, stary, ja to rzucam te studia, nic się nie uczę. To jest przykre, no nie? W sensie pewnie to jest jakiś problem, że nie ma, że te uczelnie nie bywają takim miejscem aktywizacji studentów. Wiesz, ja też się zetknąłem z takimi postawami niektórych wykładowców na studiach, że w zasadzie to nic wam nie będę pokazywał, bo za 2 lata będziecie na rynku pracy i się pierdolcie, bo będziecie konkurować ze mną na rynku pracy. Nie, no okej, no ale to jaki poziom prezentuje taki wykładowca, jeżeli dla niego zagrożeniem są studenci, nie? Co on osiągnął? I tyle. Dobra. Rozumiem jakby twoją argumentację, to chciałem stanąć po takiej stronie zła i bardzo byłem zainteresowany tym, żeby ktoś mi wytłumaczył tą jasną stronę mocy, bo wydaje mi się, że przez moje doświadczenia jestem taki trochę zacietrzewiony w tym temacie i w takiej opinii. A na przykład moja narzeczona Ola akurat nie była może w sportowej uczelni, ale skończyła Uniwersytet Gdański i ona też ma bardzo podobne zdanie tak naprawdę do ciebie i często gdzieś tam prowadzimy sobie jakieś debaty na temat systemu nauczania. To jest taki temat, który ja lubię rozkminiać i zastanawiam się zawsze, jak ktoś doświadczony w temacie, jakie ma obserwacje na ten temat. Wiesz co, no, nawet jeśli nie bazuję na tym, co poznałem na uczelni, bo po prostu jestem trochę do przodu, to mam ogromny szacunek do wykładowców, którzy, z którymi się spotkałem. Pamiętam do dzisiaj swojego wykładowcę od metodyki nauczania i kształcenia ruchowego, bo mieliśmy taki przedmiot, metodyka nauczania ruchu i kształcenie ruchowe. I to był doktor nauk o kulturze fizycznej. I ja na przykład pamiętam swój konspekt, że ja zajęcia cross realizowałem i on mnie poprosił, żebym został po zajęciach i pytał mnie, co to za system, bo on tego nie zna, ale że to mu się podoba, a z drugiej strony miał ogromną wiedzę właśnie o tej kulturze fizycznej i o różnych metodach nauczania ruchu i to były, wiesz, super zajęcia. I czyli on miał, wiesz, ja miałem szacunek do jego przedmiotu, do jego jako autorytetu formalnego, a on nie był zamknięty na to i nie zostawał w takim stereotypie, że student to nic nie warty, wiesz. No, myślę, że dużo wykładowców, często słusznie, styka się z tym stereotypowym obrazem studenta, czyli biedak i chlejus po prostu, nie, i przygłup. No i no, ja na przykład to nie chcę z siebie męczennika robić, bo to były moje wybory i jakby jestem z tego dumny. Ja praktycznie nie imprezowałem, alkoholu to dla zasady w ogóle nie dotykam i ten czas wykorzystywałem może jakoś lepiej, nie? I ja też bardzo szybko pracowałem, tak jak ci wspominałem, nie? Na przykład na drugim roku już pracowałem, prowadziłem zajęcia grupowe i nie było mnie na paru zajęciach na przykład, które musiałem odrabiać, nie? Ale postawa wykładowców była bardzo wspierająca. Oni ułatwiali, a nie utrudniali. Powiedzieli, dobrze, ja doceniam, że pan w ogóle pracuje, widać, że pan wie, o czym pan mówi. I dało się zawsze dogadać, kiedy po prostu szanowałeś tą drugą osobę, nie? I też takie, no, ci wykładowcy byli chętni do przekazywania tej wiedzy i do jakiejś dyskusji na pewno. To było wartościowe na maksa, nie? Mhm. No właściwie jak teraz tak powiedziałeś, to ja też zacząłem chyba pracę trenera personalnego na pierwszym roku na stażu, to bardzo szybko mi z tego tytułu dali ten indywidualny tok nauczania. Po tym jak zresztą szedłem do dziekana czy do jakiegokolwiek wykładowcy gdzieś tam do pokoju, bo coś tam trzeba było zaliczyć, to bardzo często mi pobłażali z tego tytułu, że już tam coś praktykuję i jakieś tego typu tematy, bo myślę, że masz bardzo dużo racji w tym, co mówisz. No to samo, no a wiesz, jak ktoś ma postawę roszczeniową i czemu ja mam trójkę, a czemu nie zaliczyłem i myślę, że to bycie człowiekiem jest, wiesz, takie, na przykład ten model kliniczny też, ja tego nie rozumiałem, ogromny nacisk był kładziony na pedagogikę, na psychologię i na komunikację interpersonalną. I mieliśmy taką świetną panią doktor na studiach, nie? A dzisiaj się okazuje, że to są standardy pracy i ogromnie ważny aspekt pracy z bólem przewlekłym, tak? Czyli rozumienie wieloaspektowości czynników, które prowokują ból, bo czynniki mechaniczne to tylko jedne z wielu, które wpływają na podtrzymywanie bólu przewlekłego u takich pacjentów. Dobra, chciałem zostawić temat studiów i przejść do ostatnio bardzo popularnego tematu
powiedzmy low back pain. Nie chciałbym może w aspekty techniczne wchodzić, bo ostatnio nagrywaliście podcast i pewnie rozłożyliście to na atomy dosłownie, ale ja bym bardziej chciał to rozkminić pod kątem tego, jak ty widzisz postrzeganie tego bólu i rozwiązywanie problemu przez innych specjalistów z branży, bo ja osobiście mam takie doświadczenie i zresztą to ostatnio wszystkie burze w social mediach dotyczyły tego, że ludzie mylnie rozumieli to, że gdzieś tam mówimy o tym, że zła technika nie jest jedynym powodem tego low back pain. Ale ja mam takie obserwacje, że bardzo dużo ludzi pierwsze, co wskazuje, to jest właśnie to, że masz garba, żeby plecy lub cokolwiek innego. Zastanawiam się, czy ty dostrzegasz też tego typu rzeczy. Wiesz co, złożone pytanie, ale fajne bardzo. No to od razu pójdę z odpowiedzią. Na pewno trzeba uwzględnić tak zwane biomechaniczne czynniki ryzyka, bo być może znajdziemy powiązania w zależnościach takich stawowych czy mięśniowo-szkieletowych, że ograniczony zakres rotacji wewnętrznej w biodrze sprawia, że gorzej kanalizujesz obciążenia przez ten prawy czy tam lewy system, kompleks lędźwiowo-miedniczy. No i masz gorszą kontrolę odcinka lędźwiowego, plus jeszcze nie kontrolujesz techniki hinge'a, czy ciągu, czy swingu kettlem i źle dobrałeś obciążenia. No ale zobacz, ja wymieniłem 4 czy 5 aspektów, nie? I one wszystkie na równi prawdopodobnie mają znaczenie. I to nie chodzi o to, żeby teraz zlekceważyć pewne standardy, pozycje wyjściowe, takie kotwiczenie się w pozycji, czy używanie dobrych dźwigni własnego ciała, żeby pokonywać opór zewnętrzny, tylko żeby nie straszyć ludzi, że jak ta technika ucieknie, albo jak ci się zdarzy jakieś nieudane powtórzenie, to nie musi wiązać się z urazem od razu, tak? I wiesz, low back pain zawsze zależy od obrazu klinicznego, od objawów, które zgłasza pacjent. Od tego, jak, czy trenujący, bo nie każdy może jest pacjentem, nie? Od zakresu rozległości, dolegliwości bólowych, no bo ta odpowiedź jest zawsze bardzo mocno indywidualna. I na tej podstawie możemy komuś dobrać ćwiczenia pomocnicze, zmienić strategię obciążenia na pewien czas, może taki okres zaostrzenia i następnie wycofanie objawów będzie dobrym pomysłem, ażeby taką osobę trenującą właśnie poddać jakiejś ocenie motorycznej i powiedzieć: stary, duży udział w tym, że ty tak często doświadczasz tego bólu postrzału lędźwiowego czy tych problemów z kręgosłupem, to, że po prostu masz bardzo niedotrenowane dwójki i robię, jak ktoś powie, no ale ja przecież robię RDL-e, robię uginania, robię nordiki, tak? No ale może się okazać, że właśnie wiesz, przez zły kąt ustawienia to zaangażowanie wcale nie było tak, jak być powinno, coś dominowało w konkretnym ruchu, co nie powinno. No jest dużo zależności, więc też trochę uciekło mi to twoje główne pytanie, więc jakbyś mógł je przypomnieć, to... Pytałem w tym kontekście, czy widzisz, że nazwijmy to twoi koledzy z branży, fizjoterapeuci, czy inni trenerzy tak bardzo zero-jedynkowo podchodzą do tego bólu i jego źródła? Widzę pozytywną zmianę, że rozważają różne czynniki, od biomechanicznych po społeczne czasem i ekonomiczne, bo takie badania też trafisz, że nagłe pogorszenie statusu ekonomicznego, czyli to, że ktoś stracił pracę albo gorzej zarabia, albo ma po prostu mniej pieniędzy, i obawa przed tym, czy wiesz, czy ten kolejny miesiąc będzie dobry finansowo, czy nie, one dużo bardziej korelują z bólem przewlekłym golnego odcinka pleców, niżeli sam biomechaniczne obciążenie, nie? Może być tak, że praca w monotonnych pozycjach jest niestety podtrzymującym czynnikiem dla takiej dysfunkcji, nie? Ale nigdy nie ma jednego czynnika. A czy ja to widzę? Wiesz co, Damian, no... Z całym szacunkiem, ja bardzo mocno selekcjonuję osoby, które obserwuję w mediach społecznościowych, nie? I nawet jak mi ktoś tam coś podeśle, czy tam coś tam, jakby staram się tego nie komentować, bo po co? To jest tak, że nieraz tłumaczenie do tej osoby nie dotrze,
Ty chciałeś z dobrą intencją podjąć dyskusję, a ktoś to bierze zazwyczaj bardzo mocno personalnie, że mnie hejtujesz, bo mam więcej obserwujących, co jest po prostu absurdalne. I ja nie dyskutuję z czymś takim, ale widzę taki problem z perspektywy gabinetowej. Czyli przychodzi pacjent, to już jest jego któryś tam problem, był już u 7 fizjoterapeutów, 2 lekarzy i nawet już 2 razy próbował trenować z trenerem personalnym. I wszyscy mu mówili, że problem, który ma, to wynika z tego, że tam ma skręconą miednicę albo że na okrągłych plecach podnosił ciężary w domu i to jest niedobre, nie? Z tym staram się walczyć. Co ciekawe, nie wszyscy pacjenci dobrze reagują na taką edukację motoryczną. To nie jest tak, że bo ty z dobrej, wiesz, z dobrą intencją, ha, teraz to już olśnie tą osobę, powiem jej, teraz wyłożę jej wszystko jak leży. A ona na przykład powie, o czym pan do mnie mówi? Przecież ja tak ja nie mogę tak podnosić, jak pan mi mówi, nie? Więc to być obiektywnym też jest, warto być obiektywnym w wielu sytuacjach i myślę, że teraz odpowiedziałem na to, co było takim twoim jak głównym tym, nie? Powiedz mi, jak pozyskujesz klientów teraz i jak pozyskiwałeś wcześniej? Wiesz co, na tą chwilę to ja nie pozyskuję klientów. Może to jest błąd, ale robię dużo projektów też poza Lublinem. Mam pewien ograniczony czas przyjęć. Ja już ten etap 50 czy 60 wizyt w tygodniu mam za sobą i nie chcę już tak pracować. Więc są osoby, z którymi pracuję na wyłączność. Ja też odpowiadam za taką opiekę medyczną 2 prywatnych firm, które do mnie wysyłają pracowników na takie treningi medyczne czy właśnie wizytę fizjoterapeutyczną. Mam parę podopiecznych amatorów, jedną tancerkę amatorkę, 3 golfistów, kilku piłkarzy i raczej nie podejmuję się stałych współprac teraz, no chyba, że ewidentnie ktoś te warunki zaakceptuje, ale przez ilość projektów szkoleniowych nie mam teraz takiej możliwości. Jestem w okresie przejściowym, chciałbym za parę miesięcy umożliwić pracę ze mną jeszcze innym osobom. Ludzie trafiają do mnie głównie z polecenia, albo tutaj lokalnie na zasadzie takiej, że byłem już u wszystkich, wszyscy mówili, żebym poszedł do pana, bo jak nie, to po prostu na cmentarz albo pod nóż. I ja się jakoś szczególnie nie ogłaszam, zresztą w fizjoterapii to jest regulowane też prawnie. Nie możesz napisać sobie, że jesteś najlepszym fizjoterapeutą w Lublinie. Co ciekawe, dużo osób w Lublinie to robi i chyba nie ma po prostu świadomości, że łamie przepisy. Ale się nie ogłaszam, bo nie musisz. Proszę? Bo nie musisz. No to tak może próżnie zabrzmi, ale no trochę tak jest, no nie? Jak mam potrzebę, umawiam się z pacjentem, mam, że tak powiem, interwencję w miejscu wezwania, no ale przyjmuję go w gabinecie, albo umawiam się z nim na sali, albo rozmawiamy online i jest okej. Można do mnie dotrzeć, bo mój numer telefonu jest publiczny, więc ludzie dostają zazwyczaj numer telefonu i tam piszą, albo piszą mail, albo piszą wiadomość na Instagramie, więc ja się nie ogłaszam, ale można się do mnie zgłosić. Są różne formy kontaktu i tak jak zaczęła się nasza dzisiejsza rozmowa, też tam drugi wątek, który poruszaliśmy, to że ja też doradzam zdrowotnie na odległość, jakkolwiek to zabrzmi. Mam stronę internetową, którą buduję i jeszcze jej nie zamknąłem od kilku miesięcy, bo ciągle to odkładam, ale to może się zmieni w najbliższym czasie. I pytałeś mnie, jak kiedyś pozyskiwałem klientów. Wiesz co, ja trenowałem w publicznych siłowniach na przykład, a że robiłem rzeczy nietypowe, chociażby podstawy weightliftingu, to dla niektórych to było takie ciekawe, nie? I też do mnie się zgłaszały osoby, żeby po prostu podźwigać, nauczyć się dźwigać, nauczyć się pracy ze sztangą od podstaw innej niż wyciskanie na klatę, może tylko, tak, czyli podrzut, rwanie, przysiad, martwy ciąg, różne formy ciągów, poderwania, ciągi rwaniowe i takie rzeczy, które wydawały mi się ciekawe, albo sam weightlifting był dla nich atrakcyjny.
ale to kiedyś. Bywało tak, że z tych grup, które prowadziłem, zwracały się osoby na współpracę indywidualną, bądź wiesz, była taka możliwość, ale to już prawie nie pamiętam tych czasów, bo to było dawno temu. I paradoksalnie ja nigdy jakoś nie skupiałem się na pozyskiwaniu klientów, raczej się skupiałem na robieniu dobrej roboty i na byciu spójnym z tym, co robię, czyli praktykowaniu tego, czego sam nauczam. I ci ludzie po prostu się pojawiali. A też myślę, że dużą robotę zrobił taki szeptany marketing, nie? I tak to. Mhm. Natomiast jestem na etapie też w sumie dzięki tobie i gdzieś tam, wiesz, kolegom z branży, modelowaniu tej oferty, żeby może skalować część rzeczy, które robię, żeby one były bardziej dostępne dla ludzi. Myślę też o pewnych gotowych programach takich uruchamiających, bo uważam, że jeżeli w cenie wizyty ktoś może kupić sobie jakiś program, który ma dobrze zebrane ćwiczenia i wiesz, nawet takiego gotowca, to nie uważam, żeby było coś w tym złego. I to jest jakiś obszar działań, które podejmuję, żeby umożliwić, czy nawet, wiesz, pacjentowi zaproponować, że w ramach naszego postępowania może realizować sobie program i on jest przygotowany przeze mnie, więc na pewno do niego trafi. Więc w taki sposób. Miałem taki okres, że pracowałem online z ludźmi, ale się z tego wycofałem. W sensie myślę, że musiałbym się tego nauczyć robić, a jakoś tego nie widzę. Pracuję hybrydowo, to na pewno, czyli jeżeli kogoś możliwości logistyczne bądź finansowe są takie, że albo moje czasowe, że jestem w stanie spotkać się z nim raz lub dwa razy w tygodniu, a czasem dwa razy w miesiącu, to nie po to też zabiegam o tą edukację na początku, żeby ta osoba nie pracowała sama. I tak zazwyczaj jest, czyli ktoś realizuje swój arkusz treningowy, raportuje mi podstawowe parametry, które są istotne tutaj w tym naszym procesie treningowo-terapeutycznym, tak jak to nazwaliśmy na początku, i spotykamy się okresowo na przykład, więc ja mam trzy takie główne kategorie współpracy po prostu, wiesz, indywidualnej. Mhm. Okej, okay. A na ile świadomie wrzucasz jakiś content i posty na Instagramie, w sensie robisz to, bo czujesz i chcesz to wrzucić, czy to ma jakiś konkretny cel, na przykład, nie wiem, uświadomienie społeczności, że jesteś dobrym szkoleniowcem czy dobrym fizjo? Wiesz co, to drugie na pewno nie, bo jak ja bym na siłę ludzi przekonywał, to by szybko mi powiedzieli, stary, nie jesteś, nie? I jakby myślę, że to wyniki postępowania decydują o tym, jak jesteś dobry i skuteczny, a nie to, co ty sądzisz o tym, co robisz. I tak jak wspominam, ja się, wiesz, często radzę innych osób, czy wręcz proszę ich o krytyczne spojrzenie na moje postępowanie. A wiesz co... Myślę, że nie robię tych mediów społecznościowych tak dobrze, jak można by, żeby je lepiej prowadzić, ale to też jest trochę, znaczy trochę, to jest bardzo spójne z moją osobą. Ja wrzucam to, co albo to, czym się zajmuję w danym momencie, albo to, co chciałbym przekazać, kiedy uważam, że toczy się jakaś publiczna dyskusja w branży fitness, to tak przemycam swoje zdanie na dany temat. Bywa tak, że treścią posta czy relacji nawiązuje do wykładu, który będę prowadził za jakiś czas, bądź prowadziłem. Relacjonuję swoje wizyty, czy jakieś, wiesz, moje szkolenia, więc tam czasem trafia jakiś post na szkoleniu, na którym ja byłem. I nie ma to jakiejś ścisłej struktury. Może niektórzy się na to obrażają, czy wręcz, wiesz, wyczekują, ale... To nie jest miejsce dla mnie do żalenia się już na pewno. Ja chcę dawać tam ludziom wartość, pokazywać, że robię ciekawe rzeczy, będąc przy tym specjalistą, pracując z innymi specjalistami i chcę, żeby ktoś tam, wchodząc tam, mógł się czegoś nauczyć, dobrze się bawić i nie bać się zapytać o cokolwiek na priwie chociażby, nie? Także myślę, że nie robię tam jakiejś nachalnej sprzedaży czy naciągactwa. Też o wielu jakichś takich moich powiązaniach mało kto wie. Ja na przykład pracuję z firmą Steelstorm, ale nie jestem tam zatrudniony, nie mam żadnego udziału w sprzedaży produktów, które oni robią. Jakby to było tak samo, ja potrzebowałem pewnych rozwiązań do pracy treningowej i oni mi to umożliwili.
a na przykład teraz, wiesz, robimy jakieś swoje mejsy, bo uznajemy, że nie ma aż tak jakościowego sprzętu dostępnego na polskim rynku, więc w oparciu o taką metodykę treningową to zaczynamy coś tam tworzyć i czekam na prototypy na przykład, nie? I tak dalej, więc jeśli ktoś się odezwie do mnie i powie, stary, obserwuję cię od jakiegoś czasu, mam taki pomysł na poprawę twoich mediów społecznościowych, to super, nie? Więc ja też robię ludziom audyty biznesów, to jest jakaś tam część mojej pracy z klientami takimi biznesowymi, że zajmuję się nie tylko ich zdrowiem, tylko czasami omawiamy jakieś ich problemy biznesowe, nie? I nie czuję, żeby Instagram był teraz wąskim gardłem moim. Ja nie mam aż tyle czasu, żeby pisać tam tak dużo, jakbym chciał, ale mam takie okresy większej aktywności, tak? I wtedy jeden, dwa posty, na przykład tygodniowo relacje. I mam takie, że po prostu mniej tej aktywności jest, ale wiesz, nie chcę tworzyć takiego sztucznego obrazu siebie. Kochani, teraz jestem strasznie zajęty, napiszę, wiesz, chuj kogo to obchodzi, za przeproszeniem, to jest tak żałosne dla mnie. Ja mam, jestem osobą konkretną i też konkretnie pracuję i też jakby chcę, żeby te media były spójne. Więc może nie robię w tego idealny sposób, ale po swojemu, tak? I pewnie ogromnych zasięgów tam nie zdobędę, ale cieszy mnie fakt, że ktoś, kto tam wejdzie, przeszpera te posty, dowie się czegoś ciekawego, przede wszystkim o zdrowiu, o treningu, zobaczy ciekawe rzeczy i może nawet ośmieli się z tym, żeby pokazywać swoje zaplecze treningowe, bo myślę, że ludzie dzisiaj mają bardzo dużą obawę przed byciem ocenianym i to jest oczywiście zrozumiałe, ale ja staram się swoją postawą pokazywać, żeby po prostu się nie przejmować, nie? I to, że ktoś ciebie krytykuje, to jeżeli uprawia krytykanstwo, czyli wiesz, neguje wszystko, co robisz, w zasadzie nie dając ci nic w zamian, to pytanie, czy chcesz brać feedback od takich osób, bo ja na przykład nie chcę, no i tyle, nie? Dobra, zahaczyłeś ciekawy temat odnośnie robienia audytów biznesu. Chciałbym poznać szczegóły, co tam tak naprawdę się dzieje, w czym pomagasz. Wiesz co, to też nie jest, to wynika po prostu z relacji, które udało mi się zbudować z moimi klientami, takimi na treningi personalne. Jeżeli z kimś pracuję już piąty rok, bo po prostu zdecydował się, że chce ze mną zostać i jest mu dobrze w tym modelu, w którym pracujemy, to czymś oczywistym jest to, że wiem, czym ta osoba się zajmuje i nieraz ona zrzuca swoje problemy biznesowe, które ma wewnątrz firmy. I takie spojrzenie osoby, która robi wiele rzeczy, tak jak ja, bywa pomocne i dużo problemów społecznych na przykład udaje się rozwiązać, kiedy jest problem z różnymi zespołami, które dla tej osoby pracują. Ja na przykład nie ingeruję stricte w strategie sprzedażowe, bo to są firmy z różnych branż, ale pomagam im w optymalizacji swoich działań wewnątrz, bo przecież jest też mnóstwo szkoleń wewnętrznych w takich firmach i często analizujemy to, jak te szkolenia wewnętrzne mogą być lepsze dla pracowników, dla handlowców i tak dalej, więc to jest coś, co robię, ale zupełnie tego nie pokazuję, no bo też pewną taką klauzulą poufności to jest objęte, no nie? I myślę, że te osoby też doceniają. Myślę, że tak ogólnie powiedziałem, że nie sposób się domyśleć, o kogo chodzi, a wiesz, a takich osób jest kilka i ja to bardzo doceniam. Też jakby cieszy mnie, że zburzyłem stereotyp trenera idioty, bo dużo takich osób z biznesu ma wrażenie, one chciałyby coś ze sobą robić, wiedzą, że aktywność fizyczna jest spoko, ale trenerzy personalni takich wkurwiają, bo są czasami bucami i ignorantami, że to jest nie do przejścia. I mnie cieszy, że oni mogą doświadczać formy treningu i wiesz, jak coś ewidentnie tam potrzebują omówić, to robimy to. I działa to też tak samo w drugą stronę, więc oni czasem podpowiadają mi, jak pewne rzeczy skalować, na co zwróciliby uwagę. I to jest bardzo pouczające, bo takich rzeczy nie nauczysz się na szkoleniach, na umówców motywacyjnych czy z książek, tylko to jest super, bo to są osoby nieraz, wiesz, 20 lat starsze ode mnie, tworzyły biznesy w innych rzeczywistościach, ale pewne problemy zdają się być uniwersalne i oni wtedy podpowiadają ci, spokojnie, ja już tutaj byłem i zrób to tak i tak i nie bój się i to jest mega budujące, mega fajne,
i ta relacyjność jest dla mnie ogromnie ważna. No więc to tak wygląda, tak? Każdy do mnie może się zwrócić. Ja nie lubię słowa mentoring, bo nie jestem niczyim mentorem, mam nadzieję, ale zdarza mi się pracować z trenerami. Ja to nazywam superwizjami, czy ktoś przygotowuje mi listę swoich problemów zawodowych albo przypadków, z którymi sobie nie radzi i omawiamy je na konsultacjach online i to jest bardzo fajna opcja pracy ze mną, o której pewnie mógł ktoś nie wiedzieć, nie? Ja też się szczególnie z tym nie ogłaszam, bo to są epizodyczne, to jest kilka jakichś calli w miesiącu, nie jest to jakiś główny, czymś, co się głównie zajmuje, ale robię to i w sumie wy też mnie inspirujecie tym, co robicie, nie? Bo to uważam, że to jest bardzo fajne, że na waszym doświadczeniu czy na twoim doświadczeniu młodzi trenerzy, przyszli trenerzy mogą uniknąć wielu porażek, wielu ścian, oszczędzić czas i oszczędzić pieniądze. Nie każdy, to jeszcze w Polsce nie jest popularne, jak zresztą pewnie wiesz, takie mentorowanie się, ale mam wrażenie, że to powoli zaczyna się tam, wiesz, popularyzować, nie? I to jest super, no, takie grupy mastermindowe, ja gdzieś tam działam w takich grupach, które sam zawiązuję, dyskutujemy różne problemy, też merytoryczne, dyskutując ze sobą i to jest mega pouczające. Także staram się zawsze szukać rozwiązań. No jak w pandemii nie można było robić szkoleń, to pewne rzeczy przerzuciliśmy online, a ja na przykład robiłem wtedy, pamiętam cały 2021 rok, bezpłatne warsztaty wewnętrzne. Zapraszałem poniżej 6 osób do Lublina i robiliśmy sobie takie roundtables trenersko-fizjoterapeutyczne i to były super opcje, nie? Więc po prostu czasem trzeba chcieć i wtedy się rozwiązanie znajduje, nie? Ale to jest fajne, to jest dla mnie budujące, mega doceniam, że osoby, które mogły powiedzieć, że stary, jesteś 20 lat młodszy, co ty tam możesz wiedzieć, pytają mnie o różne rzeczy, bo wiedzą, że raczej się nie zawiodą, a jak o czegoś nie wiem, to po prostu mówię, że tutaj ci nie pomogę, tak? Więc to jest super, to jest super. Myślę, że to tak powiem dosłownie taki wycinek. Bywa tak, że też problemy wychowawcze z dziećmi takich ludzi rozwiązujemy razem, bo ja bardzo lubię kinezjologię rozwojową i interesuje mnie, zresztą to jest jakiś tam obszar mojej nauki własnej, jak my nabywamy umiejętności, nie tylko motorycznych, ale wszystkich. I widzę, że osoby takie biznesowe bardzo mocno się roztrenowują, dekoncentrują, kiedy są jakieś problemy z ich dziećmi, nastolatkami, i mam wrażenie, że niektórym pomagam rozumieć mózg nastolatka z perspektywy zmian, jakie tam zachodzą. I nieraz jest tak, że taki ktoś przychodzi ze swoim 14-letnim, 15-letnim dzieckiem na ten trening i pracują razem. Ja potem pewne rzeczy mówię i to też jest mega fajne, nie? Bo dużo się zmienia. Daję takie proste porady czy jakieś zalecenia regeneracyjne. Dziennik wdzięczności jest jedną z nich. W sensie to się wydaje bardzo trywialne, ale od kiedy niektóre osoby zaczęły robić ten grateful log ze swoimi dziećmi, to ilość zachowań kompulsyjnych albo wybuchów emocjonalnych wśród tych dzieci spadła i ich komunikacja z dzieckiem się poprawiła. Przez to problemy z domu nie rzutowały na problemy komunikacyjne w firmie i takimi powiązaniami udało się usprawnić pracę w danym sektorze w konkretnej firmie. Powiem ci, Jakub, że mega zajebiście duże wrażenie zrobiłeś na mnie, bo jesteś człowiekiem, który okazuje się, że robi tyle rzeczy naraz, że naprawdę podziwiam twoją organizację czasu, więc radź nam wszystkim, jak ty tak naprawdę robiąc to wszystko, co teraz, mimo że pewne rzeczy są, tak jak powiedziałeś, epizodyczne kilka razy w miesiącu, to jak ty sobie organizujesz czas? Wiesz co, ja staram się dobrze zarządzać swoim tygodniem i bardzo niestandardowo planuję swój tydzień. Ja zawsze pracuję w weekendy z uwagi na wyjazdy, ale też na pracę własną. De facto mój tydzień nie zaczyna się w poniedziałek, tylko w czwartek, co pozwala mi uniknąć chociażby tego stereotypowego: o Boże, jutro poniedziałek i muszę, wiesz, rozkręcać się dwa dni, żeby w środę jakoś stanąć na nogi. Więc to jest pierwszy aspekt. Drugi to taki, że staram się, żeby każdy mój dzień miał inny charakter.
Czyli jeżeli wiem, że w poniedziałki pracuję na sali i mam jakiś dzień kreatywny, czyli wymyślam nowe koncepcje, poprawiam prezentacje, poprawiam szkolenia, wymyślam coś nowego do bieżących działań i to nie robię już nic innego. Wtorki są tylko kliniczne, więc zazwyczaj tam pracuję wtedy tylko w gabinecie i załatwiam jakieś swoje sprawy indywidualne, na przykład na mieście, nie? W środę mam tylko osoby, które wracają do sportu po jakiejś kontuzji i albo są to sportowcy amatorzy, za wyjątkiem tych klientów z tych firm indywidualnych na trening medyczny. I każdy dzień ma trochę inny charakter, więc można to nazwać periodyzacją tygodnia, nie? I to mi pozwala, po pierwsze, nie wypalać się, bo grup fizjoterapeuci to grupa, która niestety ryzyko wypalenia zawodowego ma ogromne, jak nie jedno z większych. Ja też często wyjeżdżam poza Lublin, mam od 4 do 16 wyjazdów nieraz w miesiącu i to też sprawia, że ja pracuję w różnych środowiskach, w różnych miejscach i myślę, że to jest też wiesz, takie kluczowe. Staram się dobrze organizować czas, chociaż pewnie dałoby się to robić lepiej, więc jeżeli umawiam rozmowy telefoniczne to z osobami, które chcę przyjąć bądź skonsultować, tak jak ci mówiłem, to często robię to jadąc samochodem na zestawie głośnomówiącym, no bo jadę z Lublina do Katowic, mam 4 godziny, więc mogę spokojnie zrobić 6 rozmów z pacjentami albo z podopiecznymi, tak? Jeżeli wiem, że mam jakąś godzinę i mogę się z kimś umówić na kola online takiego na wideo, to wtedy umawiam się i to robię czasami siedząc w samochodzie czy wchodząc na godzinę do domu między różnymi zajęciami. Więc wszystko da się zaplanować. No, myślę, że też otoczenie, czyli też ci klienci biznesowi, biorąc pod uwagę to, ile oni robią, jakimi zespołami zarządzają, ile mają projektów, pracowników, biznesów i firm, to ja nie wydaje mi się, żebym robił coś nadzwyczajnego. No i tyle, no, tak bym odpowiedział po prostu, nie? A zajmując się tyloma rzeczami, łatwo można by wnioskować, że fajnie dywersyfikujesz swój taki portfel dochodów. Zastanawiam się, jak dbasz o swoje finanse. Wiesz co, no właśnie dywersyfikując źródła przychodu, nie? Ja mocno spadłem na dno, jak, że tak powiem, ucięto mi możliwość pracy, bo wiesz, przed rokiem 2020 ja pracowałem wyłącznie stacjonarnie praktycznie, nie? No i nagle z dnia na dzień nie mam takiej możliwości i to totalnie mnie gdzieś tam poskładało psychicznie, fizycznie i tak dalej. No ale udało mi się stanąć na nogi i jakby zacząłem po prostu rozdzielać swoje działalności, nie? Więc de facto uważam, że ja mam 3 różne źródła dochodu. Chciałbym wypracować ich 7, więc jeszcze trochę pracy przede mną. Nie znam się na inwestowaniu jakoś wybitnie dobrze. Jeśli coś, to uczę się od kogoś z mojego otoczenia. Mam jakiś tam portfel walutowy, w sensie no, nie wszystko trzymam, nie wiem, w złotówkach czy coś. Wiesz co... Zasadniczo jestem stosunkowo młody, więc raczej dysponuję swój czas, inwestuję swój czas, inwestuję w to, że uczę się nowych rzeczy. Dojrzałem do tego, żeby zacząć uczyć się rzeczy niezwiązanych z moim zawodem do końca, a są przydatne społecznie czy zawodowo także. I chyba to jest ten etap, co nie? Na pewno jakieś takie podstawowe rzeczy też trenerom polecam, takie podstawowe książki, jak Finansowa Forteca czy coś takiego, no żeby o tym pomyśleć, tak? Dobre polisa, dobre ubezpieczenie też dzisiaj naprawdę można fajnie. To nie jest coś, co da nam szybki zwrot, bo to jest taki, ludzie oczekują szybkiego zwrotu z inwestycji, a co rzadko się udaje, tylko... żeby zabezpieczać swoją działalność na różne możliwe sposoby. Mieć dobrą polisę OC na wypadek jakichś błędów, które się popełni. Mieć polisę życiową na przykład. Mimo młodego wieku może warto o tym pomyśleć, bo no to nie da nam dużego przychodu, ale może za te 25 lat coś tam uzbierasz na tym, nie?
I tutaj jakby to jest coś, co ja tam się tym zajmuję. Zdarza mi się być konsultantem merytorycznym w bardzo dużych projektach technologiczno-sportowych bądź technologiczno-medycznych, więc osób, które tym zarządzają, też można się dużo nauczyć, ale wiesz, to nie są rzeczy, w które ja wchodzę, bo myślę, że to przy tych kwotach, którymi oni obracają, to ja zarabiam jakieś śmieszne, niskie pieniądze, nie? I na pewno nie będę ci mówił, że jakieś tam kruszce, nieruchomości, ETF-y i tak dalej, bo ja się na tym po prostu nie znam. Uważam, że warto inwestować w biznes, w swoje umiejętności, w swoje, wiesz, w swój rozwój osobisty, tylko w takim dobrym słowa znaczeniu, bo myślę, że wiele rzeczy udało mi się zmienić w swoich nawykach, które nie były do końca dobre. Także cieszę się, że to inspiruje ludzi z mojego otoczenia. Mimo wszystko staram się na siłę nie doradzać ludziom, a już na pewno nie mówić im, jak mają żyć, a taką tendencję widzę, że osoby w tej branży fitness układają życie innym ludziom. Postawię tutaj już kropkę chyba. I bardzo dobrze, bo tym miłym akcentem takim inwestycyjnym chciałbym zakończyć naszą rozmowę i bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Fajnie, że sobie pogadaliśmy i fajnie, że ludzie mogli cię poznać trochę innej strony. Dzięki serdeczne. Też było to dla mnie zaskoczenie, bo to był pierwszy podcast, który de facto nie opierał się o jakiś temat merytoryczny, ale bardzo było mi miło, że mogłem pokazać się ludziom trochę może bardziej osobiście i dzięki po prostu za rozmowę. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Dzięki, cześć.